Witam w prezentacji 39 numeru Legend EPSO od De Agostini. W tym numerze EPSO Warszawa 201F. Trzydziestym dziewiątym modelem w kolekcji jest EPSO Warszawa 201F. Model jest modelem o wydłużonym tyle i dodatkowych dwóch oknach z tyłu. Jest w kolorze jasno-niebieskim. Ma białe środki kół ze srebrnymi kołpakami, jedną parę drzwi otwieranych do przodu, w drzwiach srebrną klamkę, dwie szyby prostokątną i trójkątną. Lusterko ma tylko po środku, z przodu ma szybę dzieloną w połowie z dwiema wycieraczkami, ma okrągłą atrapę chłodnicy, okrągłe reflektory, kierunkowskazy, srebrny zderzak z tablicą, lusterko na płotniku, trójkątną maskę. Po bokach ma napisy Warszawa, srebrną listwę. W środku ma dwa rzędy z kanapą. Z tyłu przestrzeń ładunkową. Ma kierownicę. Z tyłu ma drzwiczki z okienkiem, światła, tablicę, srebrny zderzak. W spodniej części ma wytłoczoną skalę, elementy silnika wału napędowego tylnego mostu, elementy przedniego zawieszenia, zbiornik paliwa, układ wydechowy z tłumikiem. Numer 39. W tym numerze EPSO Warszawa 201F. Na drugiej stronie mamy logo kolekcji, informacje od wydawcy i zdjęcie modelu z boku. Praktyczny furgon. Soczyste przekleństwo przecięło ciszę. Uderzyło niczym grom z jasnego nieba, pracownicy bazy na ułamek sekundy zastygli w bezruchu. Kiedy mężczyźni ustalili, z czyich ust padły niecenzuralne słowa, spokojnie wrócili do swoich obowiązków, był wczesny poranek, zegar wskazywał 6:15, lecz spory dziedziniec zakładu mechanicznego numer 3 tętnił życiem. Fabrykę zlokalizowaną w dużym mieście na ziemiach odzyskanych ulokowano w poniemieckich koszarach, które jakimś cudem nie zostały przejęte przez wojsko ani radzieckie, ani polskie. Pod rampy magazynów podjeżdżały stary, na które ubrani w dreglichy robotnicy ładowali a to podłużne drewniane skrzynie, a to spore kartony. Na parki kolejnych aut trafiały jutowe worki, zdradzające kształtem kanciastą zawartość. Po drugiej stronie magazynu ładowano towar do mniejszych samochodów, Żuków i Nys. W rzędzie 8 dostawczaków wyróżniał się furgon marki Warszawa. Górna część tylnych drzwi, dzielona poziomo na pół, była uniesiona, a dolna opuszczona. O kan dolnej pogrywy drzwi uderzył się kierowca podczas załadunku i to on wyraził swoje niezadowolenie głośnym przekleństwem. Ból poniżej kolana przeszył go niczym strzała. Mamy zdjęcie informacji, że Warszawa 201F była produkowana niewiele ponad rok. Auto zastąpiły modele 203F i 204F, budowane na bazie wersji pick-upa. Poddawano je takim samym modernizacjom jak pozostałe odmiany nadwoziowe. Na zdjęciu wykonanym w 1971 roku modele 201F oraz 223 Kombi przechodzą badanie techniczne w stołecznym przedsiębiorstwie usług motoryzacyjnych przy ulicy Dzikiej 28 w Warszawie. Mamy zdjęcie i informację, że model serii F, czyli furgon, był niczym innym jak obudowanym pick-upem. W dodanych ścianach bocznych znajdowały się przetłoczenia, które w razie potrzeby można było wyciąć, aby nadwozie zyskało okna. Tylna klapa była dzielona, górna część
część się unosiła, a dolna opuszczała. Mamy zdjęcie i informację, że podstawowym modelem, który posłużył do stworzenia kolejnych wersji nadwoziowych, była Garbata Warszawa. W zależności od rocznika nosiła inne nazwy, ale różnice należały raczej do kosmetycznych. Zmianą godną odnotowania było skierowanie pod maskę w 1962 roku górnozaworowego silnika. Za znaczącą modernizację można uznać nadwozie typu sedan wprowadzone 2 lata później. Mamy zdjęcie i informację, że bliźniacza odmiana furgonu, kombi, była wykorzystywana przez milicję oraz pogotowie ratunkowe. Na zdjęciu widać odmianę milicyjną sfotografowaną w grudniu 1969 roku na ulicy Nowy Świat w Warszawie. Mamy zdjęcie i informację, że autem podobnym do warszawskiego furgonu, które powszechnie używano w Polsce do lekkiego transportu, była czechosłowacka Skoda 1201, produkowana w latach 1954-1961. Na zdjęciu z 1961 roku samochód łączności przewoził gazety do kiosku na skrzyżowaniu ulicy Nowolipie z Karmelicką. Mamy zdjęcie i informację, że jedną z odmian, jakie budowano na bazie furgonu 201F, była sanitarka. Na zdjęciu wykonanym w pierwszej połowie lat 60. na rondzie Waszyngtona pieszych przepuszczają wspomniana karetka oraz Warszawa 200 lub 201. Mamy zdjęcie i informację, że Warszawa Kombi została zaprezentowana w czerwcu 1965 roku podczas międzynarodowych targów poznańskich 2 lata później niż odmiana furgon. Na zdjęciu kombi podczas lotu Najpiękniejsza Warszawa, który odbył się we wrześniu 2016 roku. Mamy dane techniczne FSO Warszawa 201F, jej wymiary. Mamy zdjęcie modelu z opisanymi rzeczami takimi jak przednie okno, silnik, układ kierowniczy, tylne zawieszenie, boczne ściany, przestrzeń bagażowa, tylne drzwi. Archiwum FSO 1978. Mamy zdjęcie i informację, że silnik, zawieszenie, układ przeniesienia napędu. Wszystkie te części zaadaptowano do Poloneza z polskiego Fiata 125P. Mamy zdjęcie i informację, że nowość stanowiła nadwozie, zgodnie z ówczesną modą, miało kształt hatchbacka oraz sporo elementów z tworzyw sztucznych, m.in. zderzaki i boczne listwy. Opracowano również odmiany 3-drzwiowe, coupe i 3D, które produkowano w krótkich seriach. Na ostatniej stronie mamy informację, co w kolejnym numerze, czyli FSO Polski Fiat 131P. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.